Słowacki napisał Lille Venede w Paryżu w 1839 roku, a wydana została ona rok później, w 1840 roku. Jeśli czytaliście w szkole podstawowej balladynę, to pewnie zauważyliście między tymi utworami pewne podobieństwa. Choćby w zakresie czasu czy miejsca akcji, występowania elementów fantastycznych, czy choćby w tym, że w obu utworach znajdziemy postaci sióstr, które, ogólnie mówiąc, różnią się charakterem. Te skojarzenia nie są przypadkowe, bowiem Słowacki planował stworzenie cyklu, w którego skład wchodzić miały oba te utwory. Choć swoje zamierzenia ostatecznie Słowacki porzucił, a utwory te dziś funkcjonują oddzielnie, to jednocześnie są świadectwem zainteresowania poety źródłami polskości i próby zrozumienia wydarzeń współczesnych. Nazywam się Angelika Dam, a to jest W kontekście literatury. Lilla Veneda jest tragedią i składa się z 5 aktów, a pisząc ją poeta wykorzystał nie tylko wiersz rymowany, ale także biały. Utwór jest tragedią romantyczną nie tylko dlatego, że napisany został w tym okresie, ale przede wszystkim ponieważ zawiera charakterystyczne dla tej epoki rozwiązania. Złamanie zasady trzech jedności, mieszanie tragizmu z komizmem, czy występowanie wewnątrz utworu dwóch światów, fantastycznego oraz realistycznego, które się ze sobą łączą, przenikają się. Ciekawe jest to, że każdy z 5 aktów utworu kończy się pieśnią chóru harfiarzy, która pełni rolę podsumowania aktu, zbiera najważniejsze informacje. To, że chór komentuje wydarzenia rozgrywające się na scenie, niejako też pokazując swój stosunek do wydarzeń, bo harfiarze są Wenedami i to swoim bohaterom sprzyjają, jest zaczerpnięte z dramatu antycznego. Także koncepcja losu, pewnego fatum, które wisi nad Wenedami i sama przepowiednia wzbudzają choćby z utworami Sofoklesa czy Eurypidesa. Sam Słowacki w liście do Zygmunta Krasińskiego, który znajdziecie na początku utworu jako do autora Iryddiona list drugi, pisze tak. Wziąłem półposągową formę Eurypidesa tragedii i wrzuciłem w nią wypadki wyrwane z najdawniejszych krańców przeszłości. I polecam wam przyjrzeć się temu listowi, bo z analizy jego treści wyraźnie wynika, że Słowacki i Krasiński nie tylko darzyli się sympatią, ale przede wszystkim łączyły ich pokrewieństwo artystyczne, wspólne zainteresowania. Autor Lili Venedy wyznaje przyjacielowi, że do napisania dzieła zainspirowała go historia małego szwajcarskiego miasteczka, w którym przebywał 5 lat wcześniej i które pobudziło jego wyobraźnię. Trafił tam na grobowiec Julii, młodej kobiety, której przyszło tragicznie stracić życie. Jak pisał poeta, to ona zmieniła się w Lillę Venedę. Ona więc, a właściwie jej grobowiec, zainspirował poetę do stworzenia dzieła. Właśnie, bardzo często mówi się o tym, ilu późniejszych artystów, wśród nich na przykład Wyspiański, inspirowało się Lillą Venedą Słowackiego. Ale chyba mało mówi się o tym, co z kolei inspirowało Słowackiego do napisania tego dzieła. Niewątpliwie widać tu trochę Szekspira, bo przecież Gwinona musi kojarzyć się czytelnikowi z jedną z najokrutniejszych kobiet w literaturze, czyli Lady Macbeth. Także od Szekspira wziął Słowacki mieszanie kategorii estetycznych wewnątrz dzieła, wewnątrz tragicznych wydarzeń, umieszczając postaci budzące śmiech, czyli na przykład Ślaza i świętego Gwalberta i też wiele innych rzeczy. Wyraźnie widać też zainteresowanie u Słowackiego mitologią celtycką czy pieśniami Ossiana. Akcja tej tragedii rozgrywa się nad jeziorem Gopło w czasach przedhistorycznych. Wydarzenia rozgrywają się przez 3 dni. W prologu, który jak powinniście wiedzieć jest częścią poprzedzającą akt pierwszy, Roza mówi o okrutnej bitwie, która wydarzy się za 3 dni. I rzeczywiście, pod koniec aktu 5 jesteśmy świadkami skutków tej bitwy, która, jak przypowiedziała w prologu Roza Veneda, kończy się klęską Wenedów. Warto pamiętać, że w utworze tym mamy do czynienia z co najmniej 3 płaszczyznami wydarzeń, z 3 współistniejącymi światami – światem mitycznym, światem ludzkim i światem karykaturalnym. Do świata mitycznego możemy przyporządkować przedstawicieli rodu Wenedów, Dervida czy Lille i Rose Venede oraz ich braci. Nie są oni zwykłymi bohaterami, a kreowani są niemal na mitycznych bohaterów, którzy obdarzeni są uczuciami wyższymi i też służą jakiejś wyższej idei. Nie jest w tym oczywiście Słowacki spójny, bo przecież na przykład w Lili wiele jest
jest typowo ludzkich uczuć, ale ważne jest też to, że dla czytelnika uchwytny jest wyraźny kontrast między dwoma walczącymi ze sobą ludami, Wenedami i Lechitami. Dodatkowo zwróćcie uwagę na element magicznej harfy, która towarzyszy Wenedom i jest, można powiedzieć, ich atrybutem. Świat ludzki reprezentują przeciwnicy Wenedów, czyli Lechici. Dziś przede wszystkim będziemy skupiać się na królu Lechu oraz jego żonie, którzy przez Słowackiego ukazani zostali zdecydowanie bardziej prozaiczni niż Wenedzi. Innymi słowy, ci bohaterowie są bardzo ludzcy, bardzo emocjonalni, można powiedzieć nawet mściwi. W utworze to oni są agresorami, napadają na krainę Wenedów, by ją podbić. Trzecim światem jest świat karykaturalny, który reprezentują Ślas i święty Gwalbert. Bohaterowie ci bawią czytelnika, ale jednocześnie ich postępowanie może budzić odrazę. Jako przykład mogę podać to, jak Ślas dobił rycerza Lecha, po czym zdjął z jego ciała zbroję i w zasadzie ukradł jego tożsamość, po czym wrócił do Lecha pod nową postacią i właściwie uniknął konsekwencji swojego postępowania, a w całą sytuację wplątał świętego Gwalberta. Ale jednocześnie zwróćcie uwagę na to, jak ważną rolę otrzymuje w utworze postać Ślaza. On ma być posłańcem harfy Wenedów. Tym samym Słowacki chce pokazać, że wielkim momentom towarzyszą też tacy ludzie, w pewien sposób karykaturalni, ale też często nikczemni i dwulicowi. Ogólnie cały utwór opowiada o starciu między Wenedami a Lechitami, które, jak już wiecie, kończy się klęską Wenedów. Ale w zasadzie obie strony odnoszą poważne straty, a zakończenie utworu jest dość niejednoznaczne. Ale do tego wrócimy później, a teraz prześledźmy całą historię od początku. Utwór rozpoczyna się prologiem, w czasie którego Rosa Veneda, córka króla Dervida, przywódcy Wenedów, przepowiada przyszłość swojemu ludowi. Ma on zginąć za 3 dni w bitwie straszliwej, dowodzić mu będzie rycerz o 2 głowach, a jedna z tych głów zginie. Bój będzie tak straszliwy, że tylko ona przeżyje. Zapowiada jednak, że mimo iż lud zginie, to dokona się zemsta. W tej części utworu poznajemy także los Dervida i jego synów Lelum i Polelum. Harfiarze przynoszą Lilli i Rozie informację, że ich ojciec i bracia zostali pojmani w niewolę przez Lechitów. Lila postanawia uratować ich, wierzy w to, że jej się to uda. W tej scenie od razu widzimy kontrast między siostrami. Rosa podporządkowana jest jakiejś wyższej sile, jest wróżką, wie więcej, zna przepowiednie i wie, że ona musi się spełnić. Bardzo znaczące są jej słowa, nie czas żałować róż, kiedy płoną lasy, które wypowiada po zejściu ze sceny Lili. My jako czytelnicy wiemy, że być może Lila właśnie podjęła decyzję, która spowoduje jej śmierć, ale Rosa się tym nie przejmuje. Lila natomiast jest raczej wesoła i przerażają ją przepowiednie siostry. Chce za wszelką cenę uratować ojca i braci i naprawdę jest pełna wiary w to, że jej się to uda. Rodzina jest dla niej ważna, tak ważna, że jest gotowa stracić dla niej życie. Co dzieje się dalej? Poznajemy przeciwników Wenedów Lecha i Gwinone. Kiedy zostają im przyprowadzeni król Dervid oraz Lelum i Polelum, to nie okazują im oni właściwego szacunku. Lech kpi z króla Dervida, chce głodem przemóc jego dumę i zmusić go do rozmowy. Tymczasem Lila chce za wszelką cenę uratować ojca i rodzeństwo. Udaje się do świętego Gwalberta, by prosić go o pomoc. Ten zgadza się, ale każe złożyć Lili śluby czystości. Z tego dowiadujemy się, że Lila przyjęła chrzest i dlatego wierzy, że złożone śluby sprawią, że Matka Boska jej pomoże. Gwalbert udaje się wraz z Lilą do siedziby Lecha, a jego sługa, Ślas, podkłada ogień pod jego pustelnię. Tymczasem my wracamy do Lecha i Gwinony i bliżej poznajemy stosunki między małżonkami. Widzimy, że Gwinona ma bardzo silny wpływ na męża. W swoich wypowiedziach wyrzuca mu to, że ma naturę kobiecą, że jest słaby, a jego słabość często jest wykorzystywana. W ten sposób namawia go, by oddał jej władzę nad pojmanymi Wenedami i tak też się dzieje. Pierwszą decyzją Gwinony jest wydłubanie oczu Dervidowi. W ten sposób chce ukarać króla, który nie chce jej się podporządkować i wypuścić magicznego ducha ze swojej harfy. Dervid nie chce ugiąć się pod żądaniami królowej, bowiem nie ma natury niewolnika. Następnie jesteśmy świadkami spotkania Gwinony z Lilą Wenedą, która dociera do rzymskiej wieży w towarzystwie Gwalberta. Lila rozpacza nad sytuacją swojego ojca, złorzeczy królowej, ale jednocześnie proponuje jej swego rodzaju zakład. Jeśli 3 razy wyratuje ojca od śmierci, to Gwinona daruje mu życie. Ale
zanim jeszcze Lila trzykrotnie uratuje ojca, to zwraca się o pomoc do Lecha. Widzimy, że choć Lech jest także pełen negatywnych emocji, zwłaszcza dlatego, że chwilę wcześniej dowiedział się o śmierci swojego oddanego druha, to jednak słowa córki Wenedów kruszą jego serce. Chce jej pomóc i przekonać swoją żonę, by nie była tak okrutna. Tymczasem Gwinona każe zawiesić Derwida za włosy na drzewie. Po raz pierwszy Lila ratuje życie ojcu, gdy prosi Polelum, by rzutem toporem przeciął włosy i w ten sposób go uwolnił. Polelum bardzo się tego obawia, nie chce rzucać w ojca, ale robi to dla rodziny. Rzut jest celny, a Derwid zostaje uwolniony, nie oznacza to jednak, że wraca do swojego królestwa. Wolność zyskują jedynie Lelum i Polelum. Lila Veneda odprowadza Lelum i Polelum, którzy wracają do swojego królestwa. W czasie rozmowy z braćmi przepowiada swoją śmierć, jednocześnie obiecując im, że sprowadzi uwięzionego przez Lechitów ojca do domu. Kiedy Lila odchodzi, to jesteśmy świadkami rozmowy braci. Oni także zdają sobie sprawę, że niedługo umrą, a Lelum mówi bratu, że to on, Polelum, zostanie po nim. Rozumiecie? Lelum i Polelum. My tymczasem jesteśmy świadkami kolejnej konfrontacji Gwinony z Derwidem. Król Wenedów po raz kolejny nie chce ugiąć się przed Lechitką, co więcej mówi jej nawet, że umrze ona za 3 dni, co dodatkowo powoduje jej wściekłość, bo w pewnym momencie nazywa ją 3-dniową królową. Ta złość skutkuje kolejną próbą zabójstwa Derwida. Gwinona każe zamknąć go w wężowej wieży. Kiedy dowiaduje się o tym Lila, zabiera harfę i biegnie na ratunek ojcu i udaje jej się go uratować. Gra na harfie, a ta gra sprawia, że węże są jak zaklęte i nie robią krzywdy jej ojcu. Ja tu się skupiam na głównych wydarzeniach, ale pamiętajcie o tym, że gdzieś w tle rozgrywa się historia Ślaza. Najpierw Roza przepowiada mu, że będzie zabójcą i ukradnie harfę, potem mężczyzna w zbroi żołnierza Lecha trafia do jego obozu. I mimo, że Lech wie, że jego oddany druh zginął, to początkowo wierzy, że stojący przed nim Ślaz jest cudownie skrzeszonym wojakiem. Co ciekawe, wobec tej teorii sceptyczna od początku będzie Gwinona. Ostatecznie Ślaz wyjdzie z tej sytuacji bez szwanku, bo kiedy Lech zacznie doszukiwać się podstępu, to Ślaz zdejmie już z siebie zbroję i przekaże ją świętemu Gwalbertowi, tym samym zsyłając na niego niebezpieczeństwo śmierci. Ale wracając do historii głównej, Lili po raz kolejny udaje się uratować ojca. Mniej więcej w tym samym czasie Lech dowiaduje się, że syn jego i Gwinony, Lechon, trafił do niewoli Wenedów. I musicie wiedzieć jedną rzecz o Gwinonie. Ona jest królową okrutną i złą, ale jak nic w świecie kocha swoje dzieci, jest gotowa dla nich do poświęceń. Lech wie, że na wieść o pojmaniu syna jego żona wpadnie w rozpacz i dlatego postanawia jeszcze nic jej o tym nie mówić. Postanawia sam uwolnić syna wtedy, gdy będą ku temu odpowiednie warunki. Wraz z informacją o pojmaniu Lechona, goniec przynosi królowi Lechitów informacje krążące na polu walki. Czarownica Wenedów mówi o wodzu z 2 głowami oraz o tym, że wrog po bitwie urodzi mściciela swojego ludu. Gwinona jest wściekła, że zamknięcie w wężowej wieży nie doprowadziło do śmierci króla Lechitów. Postanawia pokonać go w inny sposób, wtrącając go do celi bez jedzenia. Wkrótce do Gwinony znów przybywa Lila. Prosi, by mogła odwiedzić ojca. Pokazuje, że nie ma przy sobie jedzenia, którym mogłaby go uratować. Gwinona ostatecznie zgadza się, bowiem nie wie, że Wenedzi mogą żywić się liliami, którymi przystrojona była głowa córki Derwida. W ten sposób wianek, który miał być tylko ozdobą głowy Lili, znakiem jej żałoby, ratuje ojca przed śmiercią. Zakład zatem wygrywa Lilla. Udaje jej się 3-krotnie uratować swojego rodzica przed śmiercią. W międzyczasie Gwinona dowiaduje się o tym, że jej syn został pojmany przez Wenedów i wpada w rozpacz. Wyrzuca swojemu mężowi opieszałość. Nie rozumie, dlaczego nie chce ruszyć zaraz, by odbić swojego potomka. Chwilę później zaś sama przewiduje, że jej syn już nie żyje. Możemy powiedzieć, że mierzy tutaj Wenedów swoją miarą. Sama jest okrutna i spodziewa się, że jej przeciwnicy postąpią równie okrutnie z jej synem. No ale przecież Gwinona obiecała Lili, że wypuści jej ojca, jeśli ta 3-krotnie uratuje mu życie. Poznaliście już trochę królową Lechitów, więc pewnie spodziewacie się, że z tym uwolnieniem nie poszło tak łatwo. Tak też było. Derwid co prawda odzyskał
odzyskał wolność, ale cóż znaczyła jego wolność bez harfy? Kiedy Lila poprosiła o zwrot harfy, Gwinona kazała Derwidowi wybierać. Wraca do domu albo z ukochaną córką, która uratowała jego życie, albo z harfą, która jest tak ważna dla niego i dla jego ludu. Zwróćcie uwagę na tę scenę, na to, jak zachowuje się król Wenedów. Kocha swoją córkę, ale równie mocno przywiązany jest do swojej harfy. Córka nie chce, by ojciec musiał wybierać, dlatego proponuje Gwinonie inny układ. Ojciec ma wrócić do domu z harfą, ale wiadomo, jest ślepy, więc sam nigdzie nie dotrze. Lila zatem odprowadzi ojca do domu, a kiedy wróci, to Gwinona odeśle jej harfę. Jeśli jednak wróci z ukochanym synem Gwinony, to jej także uda się uratować życie. A my tymczasem znów wracamy do groty wróżki Rozy Wenedy. Wielka bitwa się zbliża, Roza przepowiada straszliwy mord, mówi o tym harfiarzom, ale nie chce, by ci rozpowiadali te informacje dalej, bo wie, że przepowiednia tak czy inaczej musi się wypełnić. Kiedy do jej groty wchodzi 12 dowódców Wenedów, Roza ich okłamuje. Mówi, że mają szansę zwyciężyć, jeśli jej ojciec powróci z harfą. Zagrana przez niego pieśń przyniesie im zwycięstwo. Przepowiada, że na czele Wenedów stanie dwugłowy wódz. Początkowo dowódcy jej nie wierzą, póki nie widzą spętanych kajdanami Lelum i Polelum, którzy w zbroi przypominają jedno ciało o dwóch głowach. W czasie swych obrzędów Roza poszukuje krwi ofiarnej i aby ją zdobyć, zabija Lechona. Chwilę później do groty wkracza Lila z ojcem, Roza nie cieszy się na widok rodziciela, a przejmuje się tylko tym, że nie ma on przy sobie magicznej harfy. Lila jest w tragicznej sytuacji. Udało jej się uratować braci, udało jej się uratować ojca, ale wie, że nie uratuje siebie. Lechon nie żyje, więc Gwinona z pewnością jej tego nie daruje i pozbawi ją życia. Ale jako czytelnicy przecież wiemy, że Lila była na to gotowa od początku, że były dla niej rzeczy ważniejsze niż własne życie, że postanowiła złożyć z siebie ofiarę. Lila zabiera więc Ślaza, który ma wrócić z harfą i ponownie udaje się do Lechitów. Kiedy na początku aktu piątego Lila przybywa do Gwinony, to czytelnik chyba nawet nie jest zdziwiony tym, w jaki sposób rozgrywają się dalsze wydarzenia. Oczywiście zrozpaczona królowa Lechitów na wieść o śmierci swojego syna zabija Lilę, a sama postanawia dołączyć do walczących. Tymczasem na polu bitwy dominują Lechici. Derwid z utęsknieniem czeka na powrót swojej harfy, na której zagra pieśń, która przyniesie zwycięstwo jego ludowi. Do obozu Wenedów dociera Ślaz ze skrzynią, w której ma znajdować się harfa. Gdy otwierają jej wieko, okazuje się, że w skrzyni zamknięte zostało ciało zabitej przez Gwinonę Lili Wenedy. Nie ma już zatem żadnej nadziei dla Wenedów. Dopiero teraz Roza przyznaje się, że od początku wiedziała, jak skończy się ta bitwa. Derwid przebija się dwukrotnie nożem, a jego synowie, Lelum i Polelum, postanawiają zginąć w walce. Chwilę później umiera Gwinona, a Lelum umiera zabity przez Lecha. Polelum postanawia umrzeć razem z bratem. Przenosi jego ciało na stos ofiarny i tam wzywa pioruny, które spalają obu braci. I na chwilę zatrzymam się przy tej prośbie Polelum. Zwróćcie uwagę na ostatnie słowa tego bohatera przed śmiercią. Na to, w jaki sposób zwraca się do świętego Gwalberta, który wkracza na scenę mówiąc, że przynosi im życie i wiarę. Tak więc Polelum ginie z Lelum, a nad ciałami braci unosi się postać Bogu Rodzicy. Cały utwór zamyka wypowiedź Rozy Wenedy, która rzucając pod nogi króla Lecha łańcuch, który łączył Lelum i Polelum, mówi: patrz, co zostało z twoich niewolników. Warto byłoby zinterpretować to zakończenie, chociaż moim zdaniem sprawa nie jest prosta. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, że w finale utworu scena się rozjaśnia. Piorun trafia w stos i spala ciała Lelum i Polelum, a nad nimi rozjaśnia się obraz Bogu Rodzicy. Po braciach pozostaje tylko łańcuch, symbol niewoli, z którego jednak poprzez śmierć się uwolnili. I przecież znamy wcześniejszą przepowiednię Rozy. Z tych popiołów odrodzi się zemsta, porodzi ona mściciela, który odkupi naród. Zatem choć w pewnym sensie zakończenie jest pesymistyczne, bo ukazuje klęskę narodu, to otwiera też perspektywę pozytywną. Kiedyś nadejdzie czas, gdy naród się odrodzi i zostanie pomszczony.
Chciałabym zwrócić Waszą uwagę jeszcze na symboliczne znaczenie harfy. Zwykle jest ona utożsamiana z mocą i zwycięstwem, staje się symbolem poezji tyrtejskiej. Gdzieś przeczytałam, że w Lilii Wenedzie Słowackiemu zależało na tym, by pokazać, że klęska Wenedów nie wynika z braku bohaterstwa, a raczej z fatalizmu dziejowego, niesprzyjających rozstrzygnięć losu oraz oczekiwania na niezwykłą przemianę, która dokona się pod wpływem działania harfy. Jeśli zinterpretujemy utwór w odniesieniu do współczesnej słowackiemu sytuacji Polski, to w symbolice harfy i wiary w nią możemy szukać informacji na temat tego, co według Słowackiego staje się przyczyną klęsk Polaków. I skoro opowiedziałam już o fabule utworu, to pewnie domyślacie się, że nie jest ona przypadkowa, że Słowacki odnosi się do czegoś, co możemy zinterpretować szerzej niż w kontekście przedstawionych wydarzeń. Otóż nie mylicie się i dlatego teraz chciałabym przedstawić Wam dwa główne problemy poruszone w utworze. Pierwszym z nich jest kwestia powstania państwa polskiego i dwuwarstwowości narodu polskiego, drugim natomiast klęska powstania listopadowego. Podjęcie tego drugiego problemu jest niezwykle ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę to, ile czasu już od powstania minęło oraz to, że kwestie te Słowacki podjął także w innych swoich utworach, m.in. w Kordianie. Oba te problemy wiążą się ze sobą w utworze. W przedstawionym w utworze micie o początku państwa polskiego Słowacki wyraźnie nawiązuje do przekonań swojego przyjaciela, historyka literatury, Fryderyka Lewestama. Pierwowzorem Wenedów są Słowianie, Słowacki czyni z nich mitycznych herosów. To ich uważa za bardziej szlachetnych, heroicznych, mających niewiele wspólnego ze światem ludzkim, przyziemnym. Ich przeciwieństwem jest lud, który ostatecznie ich podbije, czyli Lechici. To właśnie te dwa ludy mają być przodkami narodu polskiego. Wszystko, co dobre i szlachetne, jest także rodzime, pierwotne, nasze, bo dziedziczymy to po Wenedach, czyli Słowianach. To, co złe, co stanowi synonim zepsucia, otrzymaliśmy od Lechitów. Te wszystkie wartości składają się na duszę Polaków, a dobrze to tłumaczy dołączony do Lilii Wenedy wiersz Słowackiego Grób Agamemnona, gdzie poeta wspomina, że Polska ma duszę anielską więzioną przez czerep rubaszny. Tu także widzimy odwołanie do dwoistości w nas tkwiącej, ale też do dwoistości społeczeństwa polskiego. Podrzucę Wam pewną ciekawostkę. Zwróćcie uwagę, że kontrast zarysowany w postaciach Lilii i Rozy Wenedy także może odnosić się do podziału wewnątrz narodu polskiego. Lila niczym lilia kojarzy się z bielą i łagodnością, Roza z czerwienią, a więc z krwią i zemstą. To może wskazywać, że naród polski ma w sobie właśnie takie dwa elementy. Z jednej strony delikatność i pragnienie ofiary, z drugiej żądzę zemsty i krwawej pomsty. Jeśli się nie mylę, to na ten element dzieła Słowackiego uwagę zwróciła Krystyna Pelikanowa. Dla romantyków upadek powstania listopadowego był ważnym przeżyciem, rzec można przeżyciem pokoleniowym. Poeta wracał do niego w Kordianie, wrócił też w wydanej w 1834 roku balladynie, wraca także w Lilii Wenedzie z 1840 roku. Umieszczając akcję w czasach przedhistorycznych i opowiadając o początkach państwa polskiego, poeta rzuca oskarżenie o połowiczność działań w trakcie powstania, o brak pełnej mobilizacji społeczeństwa. Bo przecież naród, będąc podzielonym, nie potrafił zmobilizować się do wzięcia udziału w powstaniu i to właśnie stało się przyczyną jego klęski. Zakończenie utworu jest jednak w pewnym sensie optymistyczne. Lila Weneda jest tragedią o zagładzie narodu, pokazującą jednak jego odrodzenie. Choć Lech triumfuje, to pojawienie się w scenie finałowej Bogu Rodzicy i rzucenie przez Rozę Wenedę łańcucha, który łączył Lelum i Polelum, a także że przepowiednia Rozy sprawiają, że wiemy, że lud Wenedów nie umarł, że przyjdzie ten, który go pomści. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do lajkowania i subskrybowania kanału. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.